Teraz. Mów. To taki stan na antenie Tobie FM 19G. Do trzech razy sztuka. 19:10 na naszych zegarach. To naprawdę jest Radio Tobie FM cały czas. To naprawdę jestem ja, Tobiasz Czarewicz. I witam na antenie Radia Tobie FM wokalistę i lidera zespołu Wiewiórka na drzewie. Witam Cię bardzo serdecznie. Michał Misiek, witaj. Cześć, cześć, cześć Tobiaszu, witam Cię i witam słuchaczy. Poszło. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie. Bardzo mi miło. Jasna sprawa. Chciałbym powiedzieć Tobie i Wam, że słuchamy Waszej płyty, z której pochodzi między innymi piosenka Komedia Romantyczna albo Cały w wolności. Powiedz mi, czy to jest pierwsza płyta zespołu? Nie, to jest trzecia długo grająca płyta zespołu, a ogólnie czwarta płyta zespołu, bo pierwsza nasza płyta to była właściwie taka epka i tam znajdowało się tylko 5 utworów. Ta epka nazywała się Pierwsze śliwki robaczywki. Okay. Także to już tak sumarycznie czwarta płyta. Powiem Ci szczerze, Michał, że ponieważ spotkaliśmy się po koncercie w Złotowie na Eureko Festiwalu i powiem Ci szczerze, że wtedy po raz pierwszy Was usłyszałem i po raz pierwszy się o Was dowiedziałem w ogóle, ale wcześniej sobie prześledziłem, że występowaliście także na przystanku Woodstock między innymi. Między innymi, no na kilku dużych scenach występowaliśmy. Na przystanku Woodstock graliśmy również na kilku scenach, to jest w Strefie Lecha. Graliśmy na scenie Krysznej, wtedy to była scena Viva Kultura. No i graliśmy na swojej scenie, bo od wielu, wielu lat budujemy właściwie coś takiego, co nazywa się Wiewiórstok. Jest, i była to leśna scena na przystanku Ustok. No teraz akurat warunki są niesprzyjające i to nie mówię tylko, przez kilka lat były niesprzyjające i nie mówię tylko o tym, że miejsce festiwalu się zmieniło, ale no przez różne sprawy covidowe i tak dalej, no od kilku lat tego Wiewiórstoku już nie ma, ale gdzieś tam planujemy, żeby wrócił. Okej. A powiedz mi, Michał, skąd pomysł na tak oryginalną nazwę zespołu? Wiesz, to ciężko mi na to odpowiedzieć, bo tak naprawdę każdy członek tego zespołu ma swoją wersję tej nazwy i każdy za każdym razem opowiada inną wersję. Ja pozostałbym przy tym, że po prostu to była świetna impreza i nikt nie pamięta dokładnie, jak ta nazwa powstała, natomiast bez zawahania wszyscy ją zaakceptowali. Okej. Czyli taka, można powiedzieć, spontaniczna zupełnie. Dokładnie. Decyzja. No, też tak można. Się okazuje, że taka przypadkowa nazwa zespołu też ma sens. A chciałbym Cię zapytać o Twoje muzyczne początki i inspiracje. Jak to się u Ciebie zaczęło?
pamiętam, że pierwszą gitarę klasyczną rodzice kupili mi na targu w Wiśle i to podejrzewam, że mogłem mieć wtedy jakieś 8, może 10 lat. No a na tej gitarze dosyć długo grałem i w wieku 15-16 lat, jak kończyłem szkołę podstawową, mama kupiła mi gitarę elektryczną. Właściwie zawsze słuchałem różnej muzyki, zresztą tak jak cała reszta członków zespołu Wiewiórka na Drzewie. No i gdzieś tam różnymi gatunkami się inspirowałem i tak to też w tej Wiewiórce na Drzewie tak to wygląda, że ta muzyka inspiruje się różnymi gatunkami, bo jest tam i trochę rocka, zdarzają się metalowe kawałki, jest też dużo ska i gdzieś tam reggae. Natomiast tak naprawdę w moim przypadku wszystko zaczęło się od gitary z targu w miejscowości Wisła. No a reszta zespołu to też część gra tam od dziecka, część to są osoby po szkołach muzycznych. Każdy właściwie od dziecka z tą muzyką miał gdzieś styk. A jeżeli chodzi o muzyczne inspiracje? No jest tego bardzo, bardzo dużo, bo tak jak mówię, ja osobiście słucham różnej muzyki i to jest, przyznam szczerze, że głównie słuchałem muzyki heavy metalowej i metalowej. Natomiast w pewnym momencie mojego życia bardzo duże wrażenie zrobił na mnie zespół Manu Chao oraz ich koncert z Barcelony, Radio Bęba Sound System. I pamiętam, że wtedy troszeczkę spojrzałem na tą muzykę ska, muzykę reggae i również bardzo mi się spodobała i stwierdziłem, że również mogę w tym kierunku w jakiś sposób tworzyć. A jakbyś określił ten gatunek muzyki, który prezentujecie z zespołem Wiewiórka na Drzewie? W związku z tym, że jest to pomieszanie różnych gatunków muzycznych, to my nazywamy go po swojemu i ten gatunek tak żartobliwie nazywamy po prostu pitu-pitu. Nie ma takiego odpowiednika i jest mało takich zespołów, które łączą tyle gatunków ze sobą, w związku z tym mówimy po prostu na to pitu-pitu i uznajemy, że jesteśmy pierwszym polskim wykonawcą gatunku pitu-pitu. Czyli trochę taki miszmasz gatunkowy taki. Dokładnie tak. Czy czujesz, że macie swoje, że tak powiem, grono odbiorców? Tak, mamy tam spore grono odbiorców. Zresztą, no, jakie to grono jest, to jest też czasami ciężko zliczyć. Można patrzeć pod takim aspektem, ile mamy obserwatorów strony, na przykład na Facebooku, czy tam fanpage'a na Facebooku i tam jest chyba ponad 8 tysięcy, już nie pamiętam dokładnie ile. Natomiast no, patrząc na przykład po YouTubie, patrząc po naszych statystykach ze Spotify'a, no to chyba na tą chwilę mamy na Spotify'u ponad 20 tysięcy stałych słuchaczy, no i kilkadziesiąt milionów odtworzeń utworów, więc nie jest tak powiedzmy kolorowo jak przy takich topowych zespołach najbardziej na świecie znanych, natomiast my się cieszymy z tego, no bo jeżeli taki kilkadziesiąt właściwie tysięcy ludzi cię słucha, no to człowiek ma tą satysfakcję, że do kogoś ta muzyka trafia. Obawiam się, chyba okej, może jakoś to będzie słychać na nagraniu. Nie wiem, czy nie jesteś troszeczkę za głośno minimalnie, ale może jakoś to będzie słychać. Mogę też mówić trochę ciszej. Bo
Bo widzę po moim wykresie No ja już tutaj, że. przyszyłam teraz. Dobra, No. to spróbujmy teraz. A powiedz mi, czy wasze płyty są gdzieś do nabycia? Tak, no zdarzają się. Głównie są to portale typu właśnie Allegro. Można też zawsze napisać wiadomości prywatnie. Oczywiście wystawiamy wszelkie rachunki, jeżeli chodzi o taką wysyłkę. Na tą chwilę jakoś nie prowadzimy takiego zespołowego sklepu. Płyty są też do nabycia na koncertach, głównie na koncertach. A czy wasza muzyka była grana w ogólnopolskich rozgłośniach radiowych? Tak, powiem szczerze, że ja tego tak nie śledzę. Z tego, co pamiętam, Tak. swojego czasu też udzielałem kilku wywiadów, czy to do Polskiego Radia Bis, do radia, no do kilku różnych polskich takich rozgłośni radiowych. I z pewnością ta muzyka wówczas, chociażby w przypadku tych wywiadów, była grana. Natomiast też tutaj znajomi donoszą, że od czasu do czasu słyszą w takich rozgłośniach, jak na przykład Antyradio czy Trójka. No właśnie, bo Antyradio na przykład gra bardzo dużo muzyki rockowej, prawda? Więc ta muzyka jakby jak najbardziej jest, jeśli chodzi o Antyradio, pasuje bardzo, prawda? No być może, akurat ja słyszałem, że głównie gdzieś tam w nocy była puszczana, raczej nie w tak zwanym prime time'ie, natomiast no nie ma to znaczenia. Ważne, że się pojawiła i że do kogoś dotarła być może. A o czym opowiadają tak naprawdę wasze piosenki? Czy to jest opowieść o rzeczywistości, która nas otacza? O czym są wasze teksty? Głównie są o rzeczywistości i głównie inspirowane są rzeczywistością i faktycznie tym, co nas otacza. No ale są takie, które są bardziej poważne i o tej rzeczywistości opowiadają bardziej poważne, a są takie, które opowiadają z przymrużeniem oka. Ale tak jak powiedziałeś, głównie o otaczającej nas rzeczywistości. A jak to wygląda z perspektywy człowieka, który tworzy muzykę, powiedz mi? Mamy właściwie od wielu lat taki schemat, że ja zwykle przychodzę na próbę z kilkoma akordami i zarysem tekstu. No i później reszta zespołu ubiera te kilka akordów bardziej rozbudowane kompozycje. A w 90 paru procentach powiedzmy, że teksty są moje. Gdzieś tam też chłopaki się udzielają. Czasami jak przesadzę, to mnie tam pacyfikują, żeby nie było zbyt dużo przekleństw i takich tam podobnych. Albo jeżeli jakaś fraza nie ma tekstu, to też mówią mi to jasno. A jakie to uczucie występować na przystanku Woodstock? Zresztą ogólnie rewelacyjnie i to niezależnie na jakiej scenie. Podejrzewam, że na dużej scenie to jest no, takie największe doznanie emocjonalne. Natomiast na tych mniejszych scenach też jest rewelacyjnie i muszę przyznać, że też jak byłem pierwszy raz na Woodstocku, dokładnie byłem pierwszy raz na Woodstocku
Na przystanku Woodstock 18 lat temu to zawsze sobie marzyłem, że może gdzieś tam kiedyś wystąpię. Wtedy jeszcze zespół Wiewiórka na Drzewie nawet nie istniał, ale no marzyłem, że wystąpię i gdzieś tam w części, w dużej części to marzenie udało mi się zrealizować, razem zresztą z zespołem. Rewelacyjne jest to uczucie. Przede wszystkim to, że jest to rewelacyjne uczucie, zawdzięcza się ludziom, którzy są pod tym sceną, bo ludzie na Woodstocku są naprawdę rewelacyjni, kochani, świetnie nastawieni do innych ludzi, bez jakichś uprzedzeń, być może z problemami, ale te problemy to zostawiają zwykle gdzieś tam poza tym Woodstockiem, przynajmniej z mojego doświadczenia. Także granie na Woodstocku jest rewelacyjne i wszystkim zespołom, jeżeli tylko mogą, jeżeli będą w stanie się dostać tam, to bardzo, bardzo polecam. A na czym polega według ciebie fenomen tego festiwalu? Na pewnego rodzaju wolności, to znaczy, że każdy, kto tam przyjedzie, może się zachowywać tak, jak chce. Jeżeli na co dzień byłby w jakiś sposób oceniany przez to, że na przykład wykąpie się w błocie, to na Woodstocku na pewno nie będzie przez innych uczestników. Więc ten festiwal daje ogromną wolność i to jest na pewno numer jeden. Natomiast numer dwa, no to są rewelacyjne zespoły, świetnie dobierane zespoły, nierzadko też gwiazdy światowego formatu. No i tak, i chyba to, chyba tyle. Te dwie rzeczy są w tym festiwalu najważniejsze. A, no i trzecie miejsce, choć może zabrzmi to niepopularnie, ale no dopiero trzecie miejsce zajmuje Jurek Owsiak, który jest organizatorem, który też jest świetnym człowiekiem i poznaliśmy go zespołem osobiście, zresztą wielokrotnie rozmawialiśmy i to jest taki człowiek, który ma serce na dłoni i rzeczywiście też bez niego być może by tego festiwalu nie było, ale mimo wszystko na pierwszym miejscu to jest wolność, a na drugim muzyka. A nie masz takiego wrażenia, że to właśnie Jurek pociąga za sobą tych wszystkich ludzi. Jego, jego charyzma, jego energia i jego osobowość. Tak, to jest bez wątpienia, natomiast nie jest też tak, że 100% ludzi jeżdżących na Woodstock to są ludzie jeżdżący tylko dla Jurka Owsiaka. To są ludzie, którzy jeżdżą tam pewnie dla jakichś jego idei i dla tego wspaniałego miejsca i dla tego, co tak, Jurek Owsiak stworzył oczywiście. Natomiast no, dzisiaj po tylu latach podejrzewam, że najważniejsza jest ta muzyka, ta miłość, ta wolność, która na festiwalu jest. A w tym roku wybierasz się na festiwal? W tym roku nie będę na właściwie już nie przystanku Woodstock, tylko na Poland Rocku. Nie będę pierwszy raz od 18 lat. Nie będę pierwszy raz od 18 lat. Nie uda mi się ze względu tam na różne plany urlopowe, na dziecko i tam jakieś jego różne sprawy. No natomiast planuję taką roczną przerwę sobie zrobić i obiecuję, że za rok wrócę. A jesteście zespołem, wracam do Wiewiórki na Drzewie, który gra dużo koncertów? Wiesz co, ostatnimi czasy jakby ilość tych koncertów troszeczkę nam spadła, bo rekordowo graliśmy, pamiętam, że 50, około 50 koncertów rocznie, czyli właściwie każdy weekend albo jakiś tam każdy tydzień roku. No teraz powiem szczerze, że troszeczkę odpuściliśmy, ale nie ze względu na to, że nie chcemy grać albo że nas nie zapraszają, tylko no, musimy się skoncentrować na dzieciach, a tych dzieci w tym zespole ostatnio pojawiło się strasznie dużo. Więc są rzeczy ważne, które bardzo kochamy, ale są też rzeczy ważniejsze i w tym przypadku dzieciaki ewidentnie wygrywają. I im trzeba poświęcić ten czas,
wyjeżdżać gdzieś z nimi i tak dalej. No nie zawsze zgadzamy się na wszystkie imprezy. Nie zawsze też organizator, no trzeba to przyznać, jest w stanie gdzieś tam sprostać jakimś warunków, bo warunkom, które stawiamy, no bo my też nie chcemy już grać na przykład na jakichś sprzętach, które absolutnie nie brzmią i które mogą ewidentnie na przykład wpływać na to, jaki będzie odbiór publiczności. To znaczy będziemy nie przez to, że źle gramy, tylko przez to, że na przykład sprzęt się kompletnie nie nadaje do grania, więc gdzieś tam te wartości techniczne też są dla nas ważne, no i z tego względu też na każdą imprezę po prostu jeździmy. Aha, czyli pod względem technicznym nie wszyscy organizatorzy po prostu sprostują waszym tak, są w wymaganiom. Stanie, są, nie, nie wszyscy są po prostu w stanie sprostać, ale też, żeby to nie zabrzmiało jakoś tak snobistycznie, że tak powiem, to mówimy raczej, że często po prostu w małych klubach no jest bardzo źle z tym nagłośnieniem i nawet po prostu boimy się tam grać w ten sposób. Ja ostatnio byłem właśnie z mamą w takiej miejscowości, jakoś tuż przed chyba Euroeko, tydzień przed. I nagłośnienie było tak koszmarne, że po prostu ciężko się tego słuchało. Ciężko. No, dlatego takich rzeczy podejrzewam, że nie tylko my, ale wiele, wiele zespołów będących na tym polskim rynku muzycznym no po prostu stara się unikać. My chcemy żyć jak najlepiej, bo później zwykle ja rozumiem, Tobiasz, na przykład, że nie zdajesz sobie z tego sprawę, ale wiele osób przychodzących na taki koncert kompletnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że to nagłośnienie było złe, tylko mówi, że kapela słabo grała. I to niestety się odbija. No ja powiem szczerze, że ja bardzo często jeżdżę na koncerty i ostatnio w jednym z bardzo znanych klubów w Krakowie, będąc na zagranicznej gwieździe, no niestety, ale no, musiałem opuścić lokal, bo było tak głośno i tak niewyraźnie, że właściwie miało się to z celem, żeby tam stać i słuchać tego. A dziwne, no bo klub ma swoją renomę, nie chcę tam wymieniać nazwy, bo nie chciałbym też nikomu specjalnie zaszkodzić, bo być może to nie jest też całkowicie wina klubu, a na przykład nagłośnieniowca zespołu, no trudno powiedzieć. Więc jakby te sprawy techniczne, i to też jest taka informacja dla słuchaczy, one mają bardzo duże znaczenie, to znaczy, że zespół może mieć świetny sprzęt, może mieć świetne umiejętności, rewelacyjne umiejętności, a gdzieś tam ten trzód nagłośnienia albo zły realizator jest w stanie to całkowicie zespół. My akurat realizatora mamy swojego, więc tutaj tu z tym nie ma problemu, ale nawet on czasami z niektórymi sprzętami nie jest w stanie sobie poradzić. Ja muszę powiedzieć, że na przykład w Złotowie, nie wiem jakie było twoje odczucie, ale dla mnie w Złotowie nagłośnienie było rewelacyjne. Było tak, było bardzo dobre, ale też miałem takie informacje, że być może momentami było, jak się stało stricte kilkadziesiąt metrów od sceny, to było trochę za głośno momentami. Ale to już są tam indywidualne preferencje. No to niektórzy lubią tak głośno. Uspokoję tych wszystkich, że bywałem na imprezach, gdzie bywało naprawdę dużo głośniej. A, no tak, oczywiście, takie też. Wtedy można było naprawdę stwierdzić, że jest za głośno. No ja nie zapomnę takiej imprezy, że wystarczyło, że wokalistka tej grupy się odezwała, żeby sprawdzić mikrofon, to już była po prostu masakra. To już była masakra.
Bywa i tak, no. Bywa i tak. No. A mieliście taki koncert, który najbardziej jakoś zapamiętałeś? Wiesz co, chyba jeden z takich fajniejszych i chyba, no, można powiedzieć, że dla największej publiki to było, z tego co pamiętam, w strefie Lecha na wówczas jeszcze na przystanku Woodstock, chyba nie na Poland Rocku, chociaż nie pamiętam, kiedy się to dokładnie zmieniło. Ale no to był jeden z fajniejszych. Wiesz co, my gramy też parę takich swoich, jak to mówią, eventów, czyli na przykład robimy w Gliwicach festiwal wraz z taką fundacją, która nazywa się Cała Naprzód. No właśnie, która... chciałem cię o to też zapytać. Właśnie, bo przeczytałem na ten temat. Na temat festiwalu dla osób z niepełnosprawnościami, powiedz mi, na czym on polega? No w tym roku była 8. edycja, pewnie tych edycji byłoby więcej, bo troszeczkę nam ta sytuacja covidowa przerwała i utrudniła organizację. Swojego czasu Stowarzyszenie Cała Naprzód z Gliwic zgłosiło się do nas z takim zapytaniem, czy nie chcielibyśmy współorganizować imprezy charytatywnej dla jednej z dziewcząt będącej ich podopiecznymi, dla Ani Urban. To było wiele, wiele lat temu. Teraz już te koncerty są dla innych podopiecznych organizowane, ale wówczas te pierwsze były organizowane dla Ani Urban. No i zrobiliśmy pierwszą imprezę, która nazywała się właśnie Hałas Miasta. No i na tej imprezie jest zbiórka pieniędzy dla różnych podopiecznych. Dla Ani Urban to było na przykład przez kilka lat na jakieś ortezy, bo miała problem z chodzeniem. Teraz mamy dla kolejnych te zbiórki dla kolejnych podopiecznych, które też wymagają jakiejś pomocy, no bo jak wiadomo, nie zawsze ta pomoc od rządzących i od różnych tam instytucji daje radę, więc trzeba się jakoś wspomagać takimi. Bardzo delikatnie to ująłeś. Mówiąc, bardzo. Tak. Bardzo delikatnie mówię. Więc trzeba takie eventy wspierać. No i tak jak mówię, od wielu, wielu lat jesteśmy organizatorem. Mi się wydaje, że to jest od 12 lat jesteśmy organizatorem, albo 10 być może. Natomiast tych hałasów było 8, ponieważ no jakieś tam czasami były takie sytuacje, że ktoś na poziomie na przykład zablokowania ulicy, bo blokujemy jedną z ulic przy rynku w Gliwicach, nam gdzieś tam przyblokował procedury i po prostu nie mogliśmy tej imprezy zrobić. No różne były sytuacje, ale głównie kilka imprez się nie odbyło ze względu na sytuację covidową. No natomiast teraz no, organizujemy to i mamy zamiar dalej organizować ten hałas miasta, także zobaczymy jak to będzie. Zbieramy pieniążki, wspieramy, no na tyle, na ile oczywiście możemy. A czy to jest tak, że podczas takiego festiwalu występują osoby z niepełnosprawnością? Tak. Zdarza się tak. W tym roku był na przykład zespół Niezły Zamot, no i tam też są jacyś podopieczni, zdaje się, z fundacji. Świetny, naprawdę świetny występ, można by powiedzieć, że za krótki by się wydawało, ale świetnie. Polecam też znaleźć ten zespół Niezły Zamot i może nawet z nimi warto byłoby zrobić kiedyś wywiad. Podaj jeszcze raz nazwę zespołu. Zespół nazywa się Niezły Zamot. Okej. Okay. Niezły Zamot. No i w tym roku grali między innymi, grają też na jakichś imprezach w Gliwicach i okolicach, natomiast w tym roku grali właśnie na imprezie Hałas Miasta. Wiesz, czasami się tak
zastanawiam i mam taką społeczną, powiem szczerze, niezgodę na to, bo czasem mam wrażenie, że gdyby nie my, gdyby nie społeczeństwo, gdyby nie ludzie dobrej woli, to tak naprawdę w tym kraju, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością, czy osoby w jakiś sposób wymagające pomocy, nie wydarzyłoby się nic. A dlaczego o tym mówię? Bo sam czasami dostaję prośby o udostępnienie jakiejś zbiórki. I to są takie momenty, kiedy naprawdę rozkładam bezradnie ręce, bo do czego to doszło, że na przykład jedna osoba niepełnosprawna podsyła drugiej osobie niepełnosprawnej, która także potrzebuje pomocy, która też jakby martwi się o to, jak wiązać koniec z końcem, i też podsyła taką zbiórkę i też prosi o pomoc. A ja się pytam, dlaczego na przykład nie możemy skierować takiej prośby do ministerstwa, do kancelarii premiera, do rządu, do ministra zdrowia. Dlaczego nie skierujemy tam prośby? Tylko wszystko jest jakby na barkach społeczeństwa. Nie masz takiego wrażenia, że my jako społeczeństwo jesteśmy strasznie obciążeni takimi rzeczami. No to jest trudna sprawa, bo ja nie wiem na przykład w jakim stopniu gdzieś tam różnego rodzaju ministerstwa i różnego rodzaju rządy, bo te rządy przez lata się zmieniają, ja nie wiem w jakim stopniu, jakie to są kwoty, które idą na przykład na pomoc osobom niepełnosprawnym. Podejrzewam, że są to po prostu kwoty za małe i podejrzewam, że one są spychane gdzieś tam na dalszy plan przed właśnie innymi sprawami, a tak nie powinno być. I według mnie po prostu no, nie ma wyjścia i musimy sobie pomagać. I dopóki ja będę mógł, to oczywiście zawsze będę pomagał. Natomiast no na tyle, na ile starczy mi siły. Mam wielu znajomych, którzy pomagają. Zespół Wiewiórka na Drzewie też bardzo często pomaga. No natomiast faktycznie, gdzieś to powinno być bardziej załatwione po stronie rządowej, bo na przykład ja jestem taką osobą, że ja się nie lubię o coś prosić. Bo może chociaż poprzez osoby, które poprzez instytucje, które w nazwie mają na przykład pomaganie takim ludziom, ale często się okazuje, że to jest tylko nazwa, nie? Że w rzeczywistości tego nie ma. No tak, może tak być. No, to ja już tam nie wnikam, ale na pewno tej pomocy jest za mało i to widać, że już nawet w przypadku takich rzeczy, które gdzieś tam są finansowane z budżetu państwa, typu jakaś kardiologia dziecięca, czy tam pomoc dla osób starszych, no widać, że to już nawet Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy musi pomagać, bo jakby te nakłady są za małe i brakuje jakiegoś kluczowego sprzętu na przykład do leczenia. Jurek Owsiak często mówi o tym, tak, tak. że ta pomoc
systemowa jest po prostu niewystarczająca. Niestety tak jest, niestety tak jest. Ale to nie tylko w przypadku osób niepełnosprawnych, w wielu przypadkach. Diagnozy jakichś nowotworów, no naprawdę w wielu przypadkach. To nie są łatwe sprawy. No i szczerze powiedziawszy, gdybym ja był politykiem, to nie wiem, czy wiedziałbym, jak te problemy rozwiązać. No. Ale też nie usprawiedliwiajmy, bo jak ktoś się już na tego polityka pcha, to według mnie powinien A wiedzieć, jak rozwiązać taką sprawę. czy to nie jest tak, że, bo wiesz, ja ostatnio byłem na żywo na programie Szkło Kontaktowe w TVN24 w Szczecinku. Był program na żywo. Jeden z ludzi, który tam był, powiedział coś takiego. Mówcie o swoich potrzebach, bo rządzący się nie domyślą. No, ale czy mało jest mówione? No, gdzieś tam cały czas pojawiają się informacje, że tutaj trzeba kupić jakiś lek, który kosztuje ileś milionów złotych. No przecież to są A informacje, które krążą może w media. za mało przyciskamy trochę rząd? Być może, wiesz co, być może, no, jakiś tam protest był, prawda, w Sejmie, chociaż nie wiem, czy dużo zostało przy nim ugrane. No i to też jest smutne, że w ogóle ten protest musiał się odbyć. Ach, to jest, wiesz, taki temat rzeka, wydaje mi się, Oczywiście, że bo tak. rzeczywiście ja tylko mówię o takim mechanizmie, to jest cholernie smutne, ale często mam takie przemyślenia, że gdyby nie pomoc zwykłych ludzi, to nie wiem, co by było. I bardziej chodzi mi o zjawisko niż to, że pomagamy, bo ja nie mówię, że pomaganie przez zwykłych ludzi jest czymś złym, ale mówię Ależ nie, absolutnie. o tym bardziej jako o zjawisku, że tak po prostu musi to wyglądać. No niestety. Ja też powiem ci. Być może się to będzie zmieniać. Podejrzewam, że nie szybko, być może stopniowo. No zobaczymy. Też mi jest ciężko powiedzieć, jak to będzie wyglądało za kilka lat. No, natomiast bez wątpienia ja zawsze zwracam na to uwagę i w przypadku nawet takich rozmów to no na pewno zawsze można robić więcej, i to szczególnie po stronie rządowej i państwowej. Ale to też jest taki wniosek niestety, że nie jesteśmy w stanie pomóc każdemu, prawda? Chociażbyśmy chcieli. Niestety nie ma szans. Nikt nie ma takiej mocy. Teoretycznie nikt. Michał, bardzo serdecznie Ci dziękuję za to spotkanie. Ja również dziękuję bardzo. Było mi Bardzo niezwykle. miło, Tobiasz, było się z Tobą spotkać i porozmawiać. Świetna audycja i no cóż, może jeszcze się kiedyś gdzieś spotkamy na jakimś festiwalu, a może i w radiu, kto wie. Tak jest. Trochę dzisiaj z przygodami, ale finał tego wszystkiego zakończył się happy endem. A, no wiesz, to takie drobne problemy techniczne się mogą zdarzyć. Ważne, Tak.
że te problemy pokonujemy, tak jak i inne w życiu. Bardzo ci serdecznie dziękuję za to spotkanie i proszę, nie rozłączaj się jeszcze ze mną. Dobra, dobra. Naszym gościem był Michał, wokalista zespołu Wiewiórka na drzewie, a ja zostawiam was z muzyką zespołu Wiewiórka na drzewie. Nie wiem, która piosenka teraz poleci. To ten... Nie, to taki. To taki stan. Za chwilkę także pojawi się cały w wolności. I trzeci tytuł bardzo mi się podoba, muszę przyznać. I podkreślę to. Nie daj zabić w sobie dziecka. Dzieciaka. To, dzieciaka. To jest bardzo ważne, żeby nie dać zabić w sobie dzieciaka. 19:51, a ja Michała.